Tak jak tutaj Stasiu rozpoczął z pierwszego listu, rozdziału 5. Kto ma syna, ma żywot wieczny. Ja przeczytam też z pierwszego listu Jana, z 3 rozdziału, ze względu na to, że teraz ten list przerabiamy na naszej grupie społeczności w Goleszowie, a więc to słowo mnie troszkę dotkło. I może tylko tak dla przypomnienia przeczytam kilka wersetów. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje od 3 rozdział, od wiersza 7, parę wersetów przeczytam. Pierwszy list świętego Jana. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. Podobnie jak on, kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła. Gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełu. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. A więc tutaj są takie dosyć słowa, kto nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie. Gdyż został zrodzony z Boga. I Jezus miał tę naturę świętości i jedynie On mógł żyć bez grzechu, bo On był święty tak samo jak On, tylko wypełnił prawo, bo nikt z nas z ludzi tego nie wykonał i on później to prawo udoskonalił właśnie poprzez swojego syna. I dlatego chcę teraz przeczytać słowo z 1 Piotra, list 1 Piotr od wersetu 15 i 16. Bierzcie za przykładem świętego tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on. Do czegokolwiek przyłożycie rękę, czytamy przecież. Bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. Właśnie jego świętość jest doskonała, nieograniczona. Jedynie on jest Bogiem świętym. Apostoł Paweł napisał: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. To jest zapisane do Rzymian w 12 rozdziale, w 1 wersecie. Służba nasza, może zboru, czy społeczności naszej, każdego z nas jest ofiarą składaną świętemu Bogu. Ta ofiara ma być żywa, święta i miła. A więc żywa to nie ofiara starotestamentowa. Właśnie kiedy się składało na ofiarę i zabijało się te różne cielce, barany,
kozły. Ale ofiara żywa, ofiara święta to ofiara oddzielona od reszty i przeznaczona wyłącznie dla Boga. Dzięki właśnie tej krwi możemy być oczyszczeni, bo to jest łaska. I możemy być oczyszczani nieskalaną pobożnością przed Bogiem Jezusem Chrystusem. Właśnie i taką służbę powinniśmy wykonywać, być naśladowcą Jego. Tak jak to Słowo Boże podaje, a więc oddać się do służby Jego i być Mu, czynić Jego wolę. No wczoraj mieliśmy też taki czas, bo błogosławiliśmy córkę właśnie na misję, która właśnie wyjechała do Czech, właśnie i właśnie ta misja, w różne kierunki pojechali, jedni do Rzeszowa, właśnie do Anglii, do tego, ale prosiliśmy o błogosławieństwo, aby właśnie ten owoc mógł być wydany i aby to światło było przyniesione, aby ta ofiara była właśnie żywa i miła. Mam być sługą dla Chrystusa, sprawującą świętą służbę, zwiastowanie Ewangelii Bożej. Akurat tak się też stało wczoraj, gdy pracowałem w ogrodzie, akurat grupa świadków Jehowy przechodzili i oczywiście poprosili mnie też i miałem możliwości porozmawiać z nimi przez chwilę, bo później się mi śpieszyło. No i właśnie im chcieli mi wręczyć właśnie takie ulotki i właśnie ja im też złożyłem świadectwo, że Bóg dał swojego Syna, przez którego właśnie mam życie wieczne, że Bóg właśnie dał swojego Syna. I wiecie, oni mówili, że oni właśnie tę konferencję mają poświęconą na temat Jezusa. Także widzicie, jak to szatan przybiera wszystko. No, później jeszcze rozmawialiśmy trochę, ale oni się uśpieszyli. Właśnie to świadectwo im tam mówiłem, jak zostałem wyrwany, że też tutaj mamy społeczność. Ale później powiedział, no, że dużo osób jest zainteresowanych i że właśnie czy przez Kościół katolicki, czy ludzie są zawiedzeni właśnie. I właśnie przekazują im też te i zapraszają właśnie, mieli ładne, wydrukowane takie ulotki na tą konferencję. Tak, tutaj jest gitarna. I właśnie w 1 Piotrze 2:5 mamy takie słowa. Wówczas my sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu
ze względu na Jezusa Chrystusa. Tak, tacy mamy być. Biblia zachęca nas, abyśmy upodobniali się do Jezusa Chrystusa, właśnie dołożyli starań, by się we wszystkim podobać Jemu. I mamy tę woń roznosić właśnie, gdzie się udajemy, czy wyjeżdżamy gdzieś, tego Królestwa Bożego, aby właśnie to światło było w nas widoczne. A więc to jest bardzo ważne, ta świętość, ta woń Jezusa Chrystusa. Ja jako pszczelarz to mogę powiedzieć, że każda rodzina pszczela ma taką woń za królową, prawda? I jeżeli ta woń jest roznoszona po tym ulu, to te pszczoły są właśnie produktywne, wydajne, mimo że jest ich 50-60 tysięcy. Taka pszczółka już wychodząca z komórki. Wszystkie pszczoły wiedzą, co mają robić. Nie ma żadnych zakłóceń, chyba że jest za duża ta ilość. No to wtedy rodzina się chce dzielić. No i wtedy to zostaje zakłócone. I właśnie w tak licznej kolonii właśnie one się dzielą na takie, można powiedzieć, sprzątające, kelnerujące, produkujące, odbierające i tak dalej, produkujące wosk, strażniczki, no i później już na koniec staje się ta pszczoła towarowa, właśnie przynosi te wszystkie bogactwa właśnie z tego środowiska w postaci właśnie miodu, pyłku, pierzgi tam, kitu pszczelego i tak dalej. Także my jako w Kościele, tworząc ten Kościół, każdy też mamy swoje zadanie, prawda? Abyśmy byli właśnie tak jak ta rodzina pszczela wydajni. Skoro gdzieś by ta matka się, prawda, czy zawieruszyła, czy pomyłkowo by się ją zgniotło, no to pszczoły do pół godziny już dawają sygnał, wychodzą na wylotku, zaczynają się tak jakby mrowić, prawda? Już jest to oznaka, że tam matki nie ma. Jeżeli oczywiście jest tam możliwość pociągnięcia z tego jajeczka, no to one sobie budują tam tę matkę ratunkową. Natomiast jeżeli nie, no to rodzina po prostu ginie. I my, gdyby nie będziemy właśnie też się karmić tym Słowem Bożym, jesteśmy też zdani na właśnie na porażkę, na... Ale to tylko tyle odnośnie takiego przyrównania. Dlatego dołóżmy też starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Drugi Koryntian 5:9. I w księdze Izajasza, w 6 rozdziale, w 3 wersecie, może ja przeczytam kilka tutaj wersetów. I wołali do siebie nawzajem: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Na ten potężny głos zatrząsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem: biada mi, zginęłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg. A moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów. W ręku trzymał rozżarzony węgiel, który szczepcami wziął z ołtarza.
dotknął nim moich ust i powiedział: oto dotknęło to twoich warg. Usunięta jest twoja wina. Twój grzech został zakryty. Wówczas usłyszałem głos Pana. Pytał: kogo poślę? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on mi polecił: idź i mów do tego ludu słuchającego uważnie, lecz nie rozumiejcie i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. A więc tutaj mamy 3 razy święty, święty, święty. Jeszcze drugi taki werset jest, gdzie 3 razy jest to powtórzone w objawieniu świętego Jana. I tak, tak. A więc jak widzicie, Izajasz potrzebował oczyszczenia przed swoją służbą. I został oczyszczony, tak jak tutaj czytałem właśnie przez ten węglik. I wtedy, gdy go Pan się zapytał, czy jest gotowy, odpowiedział: jestem gotowy. I wiemy, że Izajasz był wielkim prorokiem. Właśnie wiele proroctw już się wypełniło. Księga właśnie napisana parę wieków przed narodzeniem Jezusa, już 28 wieków minęło od tego czasu. Następny właśnie fragment to jest w objawieniu świętego Jana w 4 rozdziale od wiersza 8. Więc to już tutaj w objawieniu to są wizje nieba i tutaj mamy takie napisane: każdy z tych 4 istot miała po 6 skrzydeł wokół oraz wewnątrz pełno oczu i bez przerwy dniem i nocą powtarzała: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który jest, który był i który nadchodzi. Bóg jest święty. On jest nieograniczony. Wystarczający. Dlatego słowo Jego wzywa nas, abyśmy się uświęcali na wzór właśnie Jego świętości. Aby być święty, muszę być oddzielony od panowania grzechu. Bo w Rzymian 6:14 pisze: albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jestem pod zakonem, ale pod łaską. A więc to wielka łaska, że mamy dostęp do niej, że możemy właśnie być oczyszczeni poprzez krew Jezusa Chrystusa, która się przelała na Golgocie. Bo ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. I jeżeli to się wydarzyło, to będziesz oddzielony, wyrwany z tego grzesznego świata. I już nie będziesz miłował właśnie to wszystko, co ten świat nam dyktuje, ani mu się podporządkował,
tylko pójdzie właśnie za tą wonią Jezusa Chrystusa. Bo jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, oczu, pycha, życia, nie jest od Ojca, ale ze świata. I tutaj mamy znowu 1 Jan, 2 rozdział 15-17. A więc cel świętości jest oddzielenie i całkowite powierzenie się, uczniostwo i będzie go naśladowcą. W służbie Zbawiciela, Boga, zgodnie co mówi Słowo Boże. Świętość jest istotą Jego natury. Jest w Nim i ona wzywa nas do tej świętości. I ta świętość właśnie objawia się w różny sposób. I może na zakończenie jeszcze przeczytam kilka tych fragmentów o świętości, może z Psalmu. To 11. Wiersz 9. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, swoje przymierze zawarł na wieki. Jego imię jest święte i groźne. 47:9, też psalm. Bóg jest królem narodów, on zasiadł na swym świętym tronie. On tam jest, czeka na nas. Objawienie 15:4. Tak, gdyż któż by się Ciebie nie bał, Panie? Kto nie dbałby chwały, kto nie oddałby chwały Twojemu imieniu? Gdyż jedynie Ty jesteś święty, dlatego wszystkie narody przyjdą i złożą Ci pokłon. Objawiły się bowiem Twe sprawiedliwe dzieła. I zaraz też w księdze, w pierwszych księgach właśnie mojżeszowych też mamy wiele o świętości. O, może przeczytamy z kapłański 11:45. Gdyż ja, Pan, jestem tym, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc święci, gdyż ja jestem święty. I na tym zakończę. Każdemu życzę tej świętości, tego nawadniania właśnie, tak jak Władek mówił, że był taki spragniony właśnie na pustyni. Ale dzięki właśnie synowi został nawodniony i
Trwa w nim chwała Panu.